Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z quizami. Zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. I w poprzednim odcinku poprosiłam Was, żebyście napisali tematy, o których mam zrobić quizy. No i słuchajcie, napisaliście, że o szkole. Bardzo dużo osób prosiło o szkolne tematy. Ja trochę się zdziwiłam, ponieważ no wakacje się kończą, także myślałam, że nie chcecie słuchać o szkole, ale skoro chcecie, no to rozwiązuję dzisiaj quizy. No i dajcie oczywiście znać na samym początku w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony przedmiot szkolny albo największy przypał ze szkoły, coś takiego, opiszcie swoje historie. No i również możecie napisać temat do kolejnego odcinka z quizami, no bo widzicie, komentarze Wasze czytam i nagrywam to, co lubicie. Więc ja od razu powiem, że do szkoły nie chodzę, ale to nie szkodzi nic, można zawsze rozwiązać quizy o szkole. I tak, 20 pytań o temacie, czy zdarzyło zrobić Ci się to w szkole. Także myślę, że spoko, quiz będzie. Czy kiedykolwiek ściągałeś na egzaminie, klasówce, sprawdzianie? No powiem tak, no kto nie ściągał? Ja ściągałam, było tak. 83% osób odpowiedziało również tak samo jak ja. Następnie, czy kiedykolwiek udawałeś, że jesteś chory, żeby nie pójść do szkoły? No of course, chyba wszyscy tak robili. Naprawdę 35% osób tego nie robiło, chyba że macie takich lajtowych rodziców i się ugadacie. No jest sprawdzian, nie idę do szkoły, mogę nie iść, spoko. Ale pamiętam kiedyś, jak grałam jeszcze w Tibie, to był jakiś forum o TB i tam ludzie kminili właśnie, co zrobić, żeby nie pójść do szkoły. Jakiś gościu pisał, żeby zjeść surowego ziemniaka. No to pozdro, masakra. Czy kiedykolwiek byłaś się z kimś? No ja, no raczej chłopcy się biją, dziewczyny. Dziewczyny nie się nie biją. Albo się tak mówi, albo się za włosy ciągają. Także z pół na pół, jak widać. Czy kiedykolwiek targowałeś się o ceny w sklepiku szkolnym? Nie, powiem Wam, że nigdy tak nie było. O, widzicie, 9% osób tak robiło, ale powiem Wam, że mieliśmy w podstawówce zaprzyjaźnionego pana sklepikarza i na przykład jak były lizaki bez padyczków, się tam oderwały, zawsze nam dawał, także był dobry pan, dawał nam jakieś plakaty, coś takiego. Czy spotykałaś się ze znajomymi na przerwach w toalecie? No, a jak, tam zawsze były jakieś rozkminy, trzeba było się umówić z ludźmi, tam jakieś tematy do obgadania w łazience, pozdro. Ja Wam powiem, co robiłam w liceum. Mówiłam, czy mogę wyjść do łazienki? No, i wiecie, co robiłam? Zdjęcia sobie cykam. Bez komentarza to zostawiam, selfie było. Czy kiedykolwiek skracałeś kółka na rozgrzewce na WF-ie? Powiem Wam, że nie, bo zawsze wszyscy nie lubili biegać, a ja uwielbiałam, więc nigdy nie skracałam, zawsze nawet robiłam za duże. I jak prowadziłam rozgrzewkę, ludzie się wkurzali, że ja kazałam dużo biegać, także pozdro. Czy kiedykolwiek, gdy nauczyciel od WF-u nie patrzył, tańczyłeś Gangnam Style? Jak ja chodziłam do szkoły, nie było tego Gangnam Style, no ale raczej nie robiliśmy żadnych jakichś śmiesznych akcji, w sensie nie tańczyliśmy jakichś głupot, jak się nauczyciel nie patrzył, więc nie. Okej, tylko 18% osób tańczyło, ale ja bym teraz, jakbym chodziła do szkoły, to bym na pewno to spróbowała. Czy kiedykolwiek, gdy rozmawiałeś na lekcji, nauczyciel zwrócił uwagę tylko Tobie? No to chyba każdy tak miał. 83% osób odpowiedziało. Czy kiedykolwiek, gdy ktoś gonił Cię lub bawiliście się w berka, schowałeś się w toalecie? Jak bawiliśmy się w berka, nie, ale jak ktoś mnie gonił, chyba tak było. No jednak łazienka, dość bezpieczne miejsce do schowania, można się zamknąć, także spoko. Następnie, czy kiedykolwiek po lekcji informatyki zwlekałeś z opuszczeniem klasy? Nie. No myślę, że teraz to nie jest jakaś taka atrakcja z tego względu, że wszyscy mają komputery. Może kiedyś tak było, ale jakoś było kółko informatyczne po informatyce, więc jakby może tak. Czy kiedykolwiek zostawiłeś ważną kartkę lub dokument w teczce, ćwiczeniach, zeszycie, które akurat zabrał nauczyciel? Powiem Wam, że ważnego nie, ale coś się zostawiało zawsze tak. Znaczy to, bo na przykład często się na tylnej stronie, na ostatniej stronie zeszytu pisało jakieś głupoty, rysowało jakieś głupoty, albo się rozmawiało, ołówkiem się pisało, później się to ścierało i jak nauczyciel niespodziewanie zbierał zeszyty, to czasami nie zdążyło się tego zrobić, no i były różne beki. Czy kiedykolwiek uciekłeś ze szkoły? No... Tak, ale wiecie co, powiem Wam, że było tak, że umawiamy się z klasą, że wszyscy uciekają, a kurde, zawsze się znalazły ze 2-3 osoby, które zostały i już cały plan nasz misterny po prostu poległ, bo się wykruszyły osoby, ale pamiętam, jak był dzień wiosny, to było w liceum w ogóle, co się działo, zamknęli drzwi. Chcieliśmy uciec, zamknęli drzwi, ludzie uciekali oknami w kiblu ze szkoły, czy Wy to rozumiecie? To są jakieś jajca wtedy były, naprawdę. To było głupie. Czy kiedykolwiek źle się poczułeś
rodzice musieli po ciebie przyjechać. Raczej po mnie nie przyjeżdżali, raczej sama wychodziłam, bo jak chodziłam do podstawówki, no to tam miałam blisko do szkoły, ale kiedyś było coś takiego, to też w liceum, nie wiem co to w liceum, jakieś przypały miałam, no mniejsza. Było tak, że graliśmy w unihokej, jak ktoś mnie walnął w nogę tym kijem i powiem wam, że tak się położyłam, padłam, nie mogłam stać. No i pojechałam wtedy do szpitala, więc wtedy tata po mnie przyjechał, więc tak było. Czy kiedykolwiek rodzice odebrali cię przed końcem lekcji z powodu jakiegoś wyjazdu, a cała klasa ci zazdrościła? Raczej miałam zwolnienie, żeby wyjść wcześniej, ale jeżeli wbijał rodzic po kogoś wcześniej, to było zazdro max, na pewno wszyscy zawsze zazdrościli. Więc ja tak nie miałam, no niestety. Czy kiedykolwiek na lekcji grałeś z kolegą z ławki w kółko i krzyżyk? No grało się, grało. To się grało, ale później się jakieś robiło historie, jakieś liściki, co chodziło po całej klasie, ale później był przypał, jak babka to wzięła. Także tak to było. Czy kiedykolwiek używałeś telefonu na lekcji, a nauczyciel ci go skonfiskował? Nie. Zawsze był telefon w piórniku, zawsze był schowany, nawet z telefonu się ściągało. Powiem, że dobra ściąga telefonowa, telefon do piórnika, zawsze wszyscy, w ogóle ja nie nosiłam piórnika, ale jak był sprawdziany, to się nosiło, albo się od kogoś piórnik pożyczało, także pozdro. Czy kiedykolwiek słuchałeś muzyki lub oglądałeś filmy na lekcji? Tak, oglądałam na pewno, no muzyki to zawsze chłopaki słuchali, chłopaki, a filmy oglądałam na YouTubie na religii, więc tak było, 43% osób. Czy kiedykolwiek na matematyce w tajemnicy posłużyłeś się kalkulatorem, by obliczyć działanie? Powiem szczerze, że ja nie pamiętam, czy w podstawówce można było mieć kalkulator, pewnie nie, w gimnazjum, nie wiem. Ja pamiętam raczej te licealne rzeczy, więc w liceum na luzie można było mieć kalkulator na każdej lekcji, także nie, nie. 61% osób jednak robiło to. Czy kiedykolwiek potknąłeś się na korytarzu o sznurówki? Nigdy mi się to nie zdarzyło. No, raczej wiecie co robiłam? Torebką zahaczałam na przykład o klamkę i tak musiałam się cofnąć, bo nie mogłam pójść do przodu. Pójść do przodu, no dobra. Malowałeś podręczniki? Nie, bo tam się od kogoś odkupowało albo się komuś tam sprzedawało, więc raczej się takich rzeczy nie robiło. I to koniec tych quizów. I lecimy kolejne, słuchajcie, do jakiej szkoły powinieneś iść? Taki jest quiz, więc zaczynamy. Czy lubisz się uczyć? No w szkole nie lubiłam, bo jakby albo nauczyciele nie potrafili zachęcić, albo były jakieś takie naprawdę durne rzeczy, na przykład zapamiętanie do każdego sprawdzianu na historię 30 dat, 30, 50, 100 dat i tak za każdym sprawdzianem, no to sorry, no ale no nie mam takiej pamięci, kto pamięta wszystkie daty, nie wiem, no. No tak nie za bardzo. Ile masz przyjaciół? Jednego prawdziwego, 2-4, ponad 4, 2-4. Jaki plecak, torba najbardziej ci się podoba? No i plecak najlepiej nosić, bo wtedy się nie wykrzywia kręgosłup. Ja już mam wykrzywiony, więc chodziłam też z torbą. Plecak mi się podoba, ten arbuzowy też fajny. Ta torebka też fajna, to zależy jak bym się ubierała, ale wzięłabym czarny plecak, kurde, do wszystkiego, by to pasowało i elo. Kim chciałeś zostać w przyszłości? Lekarzem, prawnikiem, informatykiem, artystą, nauczycielem? Nie chcę pracować, kimś innym. Znaczy, jak zaznaczę, nie chcę pracować kimś innym, to zaraz będzie, że jestem leniem, ale kimś innym raczej jakaś piosenkarka, modelka, takie sytuacje. Oj, nie lekarz, sorry, odkliknęłam. Jaką chciałbyś mieć pracę? Dobrze płatną, ale z dużą odpowiedzialnością i bardzo męczącą, w miarę dobrze płatną, nie męczącą, bez odpowiedzialności, słabo płatną, ale nie męczącą, bez odpowiedzialności, więc odpowiedzialność jest słaba, znaczy słaba. No, po prostu psychika siada po jakimś czasie, ale no jakby... Są te dwie odpowiedzi, jest jedna bardzo logiczna, no słabo płatna, nie męcząca, bez odpowiedzialności, dobrze płatna, nie męcząca, bez odpowiedzialności, to wiadomo, że ta druga, elo. Ile chciałbyś zarabiać? 1000, 1500, 1500, 2000, ponad 2000, wydaje mi się, że to jakaś bardzo młoda osoba układa ten quiz, no więc ponad 2000. Do technikum powinna pójść, wiecie co, ja chodziłam do liceum, ale jakbym miała wybrać jeszcze raz, to bym poszła naprawdę do technikum bez zastanawiania, tak więc spoko. Czasami nauka przychodzi ci łatwo, a czasami bardzo ciężko, masz swoje ulubione przedmioty i wiesz o nich całkiem sporo, lubisz chodzić do szkoły, chociaż miewasz dni, w które nie chcesz się tam pojawić. No prawda, tak było. Że się czasami nie pojawia. Zgadza się? Jeżeli tak, koniecznie powinieneś wybrać się do technikum. No jeśli do technikum nie wybiorę, już szkołę dawno skończyłam, ale tak sobie zrobiłam dla śmieszkowania ten quiz. Kolejny, czy byłbyś dobrą nauczycielką? Słuchajcie, moja mama jest nauczycielką. Wiem, że niektórych uczy moja mama. Pozdrawiam uczniów tutaj. Jakim przedmiotem szkolnym jest twój ulubiony? Matematyka, polski, religia, angielski, przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka, muzyka, plastyka, historia, technika, WOS, WF, inny. Żaden, powiem szczerze. No, czasem lubiłam taki, czasem taki, ale żeby był jeden przez cały okres szkolny, to nie.
Nie, nie. Jakie masz oceny w szkole? Same jedyny. Powiem tak, chodziłam do gimnazjum, czwórki, piątki, podstawówka, czwórtki, piątki, a w liceum gorzej. No bo w liceum liczy się matura, także powiem tak, różnie, różnie. W jaki sposób przygotowujesz się do sprawdzianów? Streszczam sobie podręcznik, skreślam, podkreślam fragmenty, czytam, próbuję wszystko zapamiętać, dzwonię do kumpeli, długo rozmawiamy o czym, czego nie umiemy, opowiadam rodzicom wszystko, co umiemy. Raczej czytałam, próbowałam zapamiętać i z historią to było tak, że leżałam sobie zawsze na dywanie i bum, 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 zasypiałam i później nic nie umiałam na sprawdzian. Pozdrawiam. Jakoś te podręczniki mnie nudziły. Nie, chyba nie potrafili dobrze napisać, żeby człowieka to zaciekawiło. Zawaliłaś pracę domową z matmy, co teraz? No cóż, no bywa. Przyglądam się poprawnemu rozwiązaniu, staram się je zrozumieć. Nie, to niemożliwe, jestem załamana. Proszę przyjaciółkę, by mi pomogła. Idę do nauczyciela i mówię, że nic nie zrozumiałam, chcę, by wytłumaczył mi wszystko po raz drugi. Próbuję zrozumieć, ale wiecie co, powiem wam, że jeżeli tak się stanie i wy nie rozumiecie, to idźcie do tego nauczyciela, niech on wam powie, a później będziecie kombinować i nie zrozumiecie i tak dalej. Pójdźcie do nauczyciela, to jest jego obowiązek i niech on wam wytłumaczy. Tyle wam powiem. Tak, taka moja porada. Twoja babcia założyła sobie konto na Facebooku, poprosiła cię o kilka wskazówek, jak jej pomożesz. Normalnie, babcia ma konto na Facebooku. Tak, ogląda filmy. Nie wiem, czy na tym kanale naglam na pewno. Na Instagramie zdjęcia ogląda. Wszystko się zgadza. Wyjaśniam jej podstawy, by mogła korzystać z serwisu, ale ja babci nie uczyłam. Nie wiem, kto ją nauczył. To będzie droga przez mękę. Przecież ona nie zna się na komputerach. Każe jej polubić wszystkie moje posty. Nie, babcia chyba nie lubi, ale na pewno ogląda. Uczę się tego, co. Uczę ją tego, co sama wiem, choć zajmuje mi to tydzień. Wyjaśniam podstawy, by mogła korzystać. Dokładnie. Nauczyciel prosi cię, byś prowadziła lekcję o Napoleonie. Co robisz? Nic trudnego, poczytam o nim i coś opowiem. Super, ale pod warunkiem, że będę mogła zrobić na końcu zajęć kartkóweczkę. Lol, kto by chciał kartkówkę robić bez przesady? No, udupić całą klasę? No nie, nie, nie. Proszę kumpele, bym pomogła. Razem damy niezły show, daję nauczycielowi. Dziękuję nauczycielowi za zaufanie. Wygląda na to, że naprawdę wysoko mnie ceni. Nic trudnego, poczytam, opowiem, jakaś kartka, referacik, yo, zgłaszajcie się do referatów na początku, dobre oceny wyłapiecie, podwyższy wam się średnia, wiecie o co chodzi, później jak troszeczkę kartkóweczka czy klasóweczka pójdzie do dołu, ale zawsze referat jest dobry. Dobry, bo wtedy no nie postawią wam złej oceny, no taka jest prawda. Przyjaciółka pyta, czy może spisać sobie pracę domową. Wszyscy zawsze spisują wszystkie. Kiepski pomysł, w ten sposób niczego się nie nauczy. No ale jak nie zdążyła, no to musi mieć zrobioną, znaczy musi, jak chce mieć zrobioną, to już jest sukces. Nie ma mowy, nie po to się męczyłam, żeby ktoś przyszedł na gotowe. Kurde, ludzie, spoko, nie ma sprawy. Od końca tego ma się przyjaciół, mam brzydki charakter pisma. Jeśli przypiszę to z błędami, może lepiej, żeby poprosiła kogoś innego. Normalnie wszyscy se dają ściągać, tak powinno być. Jak ktoś nie zrobił, to nie zrobił, nie ma co się tłumaczyć i niech odpisze, żeby nie było przypału. Twoja kumpela ma problem sercowy, dzwoni do ciebie, prosi o radę, co robisz, wysłuchasz jej, dajesz radę najlepiej jak potrafisz, mówię jej krok po kroku, co powinna zrobić. No nie powinno się mówić, każdy sam podejmuje decyzję. To nie jest rozmowa na telefon, biegnę do niej, by ją pocieszyć, opowiada mi o moich problemach, by wiedziała, że nie jest sama. Myślę, że najlepszy sposób to wysłuchać i tyle. Więc super nauczycielka, o kurde, może będę glam nauczycielką, co wy na to? Lubisz robić rzeczy tak, jak należy, umiesz słuchać, masz cierpliwość, to dwie najważniejsze cechy dobrego nauczyciela. Potrafisz również przekazywać wiedzę, wyjaśniać rzeczy, które trudno jest zrozumieć, co tu ukrywać. Twoje miejsce jest w szkole. Szkole YouTube'a? Moi kochani, dajcie mi znać, co wam wyszło w tych quizach. Moim zdaniem taki spoko quiziki, powrót do przyszłości. Napiszcie mi w komentarzu właśnie wasz ulubiony przedmiot, wasz przypał ze szkoły, jakieś takie śmieszne sytuacje. Może ja jeszcze zrobię jakieś takie odcinki szkolne, może poopowiadam jakieś sytuacje. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego. Zapraszam, żebyście napisali temat do kolejnych odcinków quizów. Nie wiem, czy nie powiedziałam tego jeszcze raz, ale na pewno nie powiedziałam, żeby zasubskrybować kanał. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Łapki w górę, mile widziane, jeżeli się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa pa!